Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Zaczynamy nowy tydzień, chociaż zaczęliśmy go dziś o godzinie 19. Taką przygrywką, tak w zasadzie można by powiedzieć, bo jeśli ktoś z Państwa nie widział, nie słyszał, a chciałby zobaczyć i chciałby usłyszeć, to zapraszam na moje społecznościówki na Facebooku, na YouTubie, na Twitterze i na Twitchie. A co można usłyszeć i zobaczyć? Zgodnie z zapowiedzią, a zapowiadałem w minionym tygodniu, że poza naszymi stałymi spotkaniami o godzinie 21 pojawi się również jeden z gości, no właśnie poza tą godziną 21. Dzisiaj był to ekonomista, znany, uznany, ceniony i szanowany profesor Witold Orłowski. O 19 się spotkaliśmy, tak więc ten program do obejrzenia na moich społecznościówkach, ale nie teraz, proszę Państwa. Nie teraz. Bardzo proszę, nie teraz. Skoro to poniedziałek i zaczynamy nowy tydzień, to jak Państwo widzicie, graficznie też troszkę zaczynamy inaczej. No cóż, trzeba się rozwijać, nie wolno stać w miejscu, tak mówią najwięksi filozofowie i pewnie potwierdzi to nasz dzisiejszy gość Państwa i mój gość, czyli pan profesor Jacek Leociak, historyk literatury z zacięciem filozoficznym, politologicznym, bardzo krytyczny obserwator naszej rzeczywistości. Nie spotykamy się tutaj po to, żeby się pocieszać, tylko żeby mówić, jak jest naprawdę, no i co ewentualnie z tego wyjść może. Dlatego spotykamy się od poniedziałku do piątku o 21 w towarzystwie intelektualistek i intelektualistów. Tutaj Państwo, a to nie, to tutaj, tu Państwo widzicie. Żeby to było jasne, spotykamy się dlatego, że mówimy tak dla intelektualistów, tak dla autorytetów, tak dla wiedzy, tak dla doświadczenia. Nie dla kompletnej amatorki, nie dla celebrytów i nie dla idiotów, którymi dzisiaj świat i Polska także stoi. Żebyśmy mogli się spotykać, proszę Państwa, to bardzo proszę o zeskanowanie na przykład tego kodu, który jest tutaj. Tutaj macie Państwo do dyspozycji numer konta, no i oczywiście jeszcze zrzutka.pl/KubaWątły. Każda stała złotówka się liczy, bo w dzisiejszej rzeczywistości moje codzienne spotkania z Państwem i z naszymi gośćmi to moja praca w dobie spolaryzowanego społeczeństwa i spolaryzowanych mediów. I nie ma znaczenia, czy są to media reżimowe, czy są to tak zwane media liberalne. Tam po prostu nie ma miejsca na tego typu dyskusje i to jeszcze interaktywne z Waszym udziałem. Nie ma miejsca, bo te media mainstreamowe z obu stron gonią za oglądalnością, za pieniędzmi i za tanią rozrywką dla półmózgich posiadaczy może dwóch zwojów, tak bym powiedział i mówię to zupełnie poważnie. Dlatego postanowiliśmy, że będziemy działać tak, a nie inaczej. No i działamy od poniedziałku do piątku o 21. Jeszcze raz Państwa proszę o stałe wspieranie mojej działalności, bo to moja praca. Ale jaka przyjemna. Państwa i mój gość, pan profesor Jacek Leociak we własnej osobie, historyk literatury. Dobry wieczór, profesorze. I też zmieniamy zwyczaj na początku, bo ja się sam witałem, ale to przecież goście są fundamentem, nazwę z Państwem, tego programu. To proszę bardzo, niech profesor też poobserwuje, pan Wojtek jest już z nami. No, pan Wojtek jest stałym słuchaczem chyba. No, oczywiście i oglądaczem też. Pani Mariola, pan Radosław, pani Moniko, dobry wieczór. Radosław, pan kolejny też, pan Bartosz, pan Piotr. Pani Paulina, która nam życzy, żeby moc była z nami wszystkimi, pani Paulino, pan Paweł, pan Krzysztof, wiesz kto, szalom, szalom, pani Alicja, Michał od Kwiatkowskich, pan Piotr i proszę, nie powtarzacie się Państwo, nie powtarzacie się, a to znaczy, że jest Was coraz więcej. Jaka fajna muzyczka w tle była, przepraszam, ale skojarzyła mi się z czekaniem na linii. Nie wiem jak dla Was, ale taki czasomilacz jest przyjemny, no bo czekacie Państwo na linii, tak jak czeka Pan Profesor, czekam ja, aż ta 21 nam minie. Pani Monika, muzyczka jak w poczekalni do mojego ośrodka zdrowia. No mam nadzieję, że przykładamy się do tego, że Państwo zdrowo myślicie. Pani Grażyno, dobry wieczór, Pani Anno, Pan Cyprian, Pan Tomasz, Pan Adam, Pani Liliana. No i widzicie Państwo, jak się dzieje i bardzo dobrze się dzieje. Pani Maria tradycyjnie także jest z nami i Pani Maria też jest z nami i Pan Janusz. Wszystkich nie jestem w stanie, proszę Państwa, wymienić tak jednym tchem, ale cieszę się, że Państwo z nami jesteście. I dobry wieczór, profesorze, pisze Pan Adam, a Pan Robert. Dobry wieczór raz jeszcze. Przekonałeś mnie swym argumentem o wykluczeniu z audycji wszelkich szurów i płaskoziemców. Idzie przelew. Dziękuję pięknie. Możecie Państwo też mnie wspierać za pośrednictwem YouTube'a, jeśli oglądacie na YouTubie, na moim kanale. Tam jest taka
takie hasełko wesprzyj, trzeba kliknąć i już dalej sobie Państwo wybierzecie, jak macie ochotę. Zgadza się Pan z tym, profesorze, że nie rozmawiamy z szurami, płaskoziemcami, antyszczepionkowcami i innymi popaprańcami? No, i żeby rozmawiać, trzeba operować jakimś wspólnym językiem i jakimś we wspólnej przestrzeni się znaleźć. No wie pan, płaskoziemcy to są tacy ludzie, którzy nie widzą związku między uderzeniem młota w głowę i roztrzaskaniem czaszki. No jeśli się nie widzi takiego związku, no to trudno nawiązać jakiś kontakt, prawda, z takimi ludźmi. A, rzeczywiście, rzeczywiście. To jeszcze szybciutko pani Alicja pyta, czy to była polska muzyka. Tak, to była polska muzyka. Legalna polska muzyka. I pani Monika także, dobry wieczór. Profesorze drogi, ciesząc się, że jesteśmy razem, odnoszę się do mojej rozmowy z godziny 19 z profesorem Witoldem Orłowskim. Profesor Orłowski zwrócił uwagę na bardzo niekorzystne połączenie tragicznej sytuacji pandemicznej w Polsce. Dla jasności, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu, ilość, proszę Państwa, zgonów w Polsce, ona tylko w części powodowana jest przez COVID. Pamiętajmy o tym. To nie jest tak, że COVID jest nieważny. On się przyczynia nie tylko do zgonów, ale do tego, że nie ma w szpitalach miejsca dla pacjentów z innymi chorobami. Nie ma w szpitalach miejsca dla planowanych zabiegów. Takim przykładem fundamentalnym, sztandarowym jest na przykład miasteczko Starachowice. Moja babcia stamtąd pochodzi, nieżyjąca już. W Starachowicach, proszę Państwa, nie ma takiego normalnego szpitala. Został przekształcony w szpital covidowy i jak coś się dzieje w Starachowicach, zawsze mówię, żebyście Państwo zerknęli na mapę w wolnej chwili, to karetką jedzie się do szpitala, do siedziby pogotowia, do Skarżyska Kamiennej. A więc miejmy świadomość, że te 500 ponad 20 tysięcy już zgonów, czyli największy, można powiedzieć, proces, brzmi to technokratycznie strasznie, proces wymierania po II wojnie światowej, on jest powodowany i COVID-em, i absolutnie wszystkimi możliwymi zaniedbaniami, nieodpowiedzialnością rządzących, brakiem pomysłu na to, jak działać w takiej sytuacji. Dlaczego mówię, że się odnoszę do profesora Witolda Orłowskiego? On mówił bardzo delikatnie, że to połączenie tej tragicznej sytuacji pandemicznej i tej amatorki, która nazywana jest Polskim Ładem, gdzie premier chyba sam już nie wie, o co chodzi, a jego podopieczne dzieciaki, typu pan wiceminister, nastolatek chyba z wyglądu, bo być może ma trochę więcej, chyba też tego nie ogarniają, proszę Państwa. Nie ogarniają dlatego, że media są pełne informacji o nakładkach swoistych, które już w tej chwili stosuje się, zalepia się pewne niedoskonałości i dziury Polskiego Ładu, który to Polski Ład jest głównie złożony, jak i mówił dzisiaj pan profesor Orłowski, jak w czwartki mówi inny ekonomista, nasz stały gość, dr Andrzej Polaczkiewicz, ten Polski Ład właściwie złożony jest z dziur. I pytanie do pana, panie profesorze, co pana zdaniem w perspektywie szykujących nam się wyborów parlamentarnych w trybie konstytucyjnym, biorąc pod uwagę to, o czym powiedziałem, tę niekorzystną koniunkcję, ten dualizm, można by tak filozoficznie powiedzieć, i tragicznej sytuacji pandemicznej, wymierania Polaków, i Polskiego Ładu, który powoduje, że mali i średni przedsiębiorcy zaczynają się modlić o to, żeby nie padli, jeśli jeszcze nie padli, bo część z nich już padła i o tym też Państwo bardzo mocno piszecie. Jaki to będzie miało, pana zdaniem, czy będzie miało jakieś przełożenie na najbliższe chociażby wybory parlamentarne, przy czym ja, będąc mocno krytycznym, nadal ze strony opozycji nie słyszałem złamanego słowa, jeśli tak można powiedzieć, na temat tego, jak sobie radzić z narastającym kryzysem gospodarczym, ale może jestem głuchy na jedno oko, i nie słyszałem też, jaki mieliby pomysł związany z kwestią największego procesu wymierania, czyli beznadziejnego zarządzania służbą zdrowia. Ale może pan słyszał, profesorze? Dwie sprawy. Ja bym to chciał jakby z dwóch perspektyw na to spojrzeć. Po pierwsze, mamy do czynienia z jakąś taką no, biologiczną zapaścią. Mówi pan o tym, co się dzieje wokół nas. Mówi pan o czymś, co można by też
określić, zapożyczając to z paleontologii, prawda, to sformułowanie o wielkim wymieraniu. No, naprawdę stoimy wobec takiego doświadczenia i ono się wiąże w tym sensie z COVID-em, że ten COVID, który sam pochłania ofiary, on uruchomił ten proces, czy inaczej wydobył te wszystkie słabości i uaktywnił te wszystkie słabości strukturalne służby zdrowia i teraz po prostu jesteśmy rozłożeni. Ja dzisiaj w gazecie czytałem taki dramatyczny list anestezjologa, który zachował swoje nazwisko do wiedzy redakcji, no, który pisze o patologicznej strukturze właśnie całej tej dziedziny medycyny i że ta stuprocentowa umieralność wszystkich pacjentów, którzy są intubowani, którzy właśnie pod tymi respiratorami są, no ona nie świadczy o tym, że mówiąc najkrócej, prawda, że to jest tak ciężka choroba, ale świadczy o tym, że jest to absolutna niewydolność, niemożność leczenia tej choroby. To jest jedna sprawa i teraz myślę, że taki biologiczny wstrząs, takie biologiczne zagrożenie może spowodować jakieś otrzeźwienie społeczeństwa, w co mówiąc od razu nie wierzę, ale jest to możliwe, bo żadne jakieś argumenty odwołujące się do wartości demokratycznych, do aksjologii politycznej i tak dalej, one w ogóle nie działają, jak widzimy przez te 6 lat nie ma tutaj żadnego przełożenia. To jest jedna sprawa, no a druga sprawa to jest ta druga perspektywa, jest jakaś stricte polityczna, co z tym zrobi opozycja. I najogólniej mówiąc, podzieliłbym pana sceptycyzm, panie Kubo, jeśli chodzi o taką gotowość opozycji do takiego wejścia w zwarcie z tymi konkretnymi problemami, nie z retoryką polityczną, nie z przemówieniami, które bardzo płynnie wygłaszają różni liderzy opozycji, no ale do po prostu jakby odpowiedzi na tą realną katastrofę państwa. A nie ma pan wrażenia, wejdę profesorze w słowo, po pierwsze, czemu chciałbym, żebyśmy nie zapominali o tych skutkach, o jakie ja pytam w materii wyborów, jak się przełoży ta kompilacja dwóch czynników, czyli tej tragicznej sytuacji pandemicznej i tego mówiąc delikatnie nieporządku ekonomicznego z Polskim Ładem. Ale muszę zadać to pytanie, dlatego panu przerwałem. Czemu ze strony szeroko pojętej opozycji nie ma tej chęci? I tutaj robię taki mały znaczek, gwiazdka. Panie profesorze, nie ma pan wrażenia, że wyborcy opozycji nie wymagają nadal żadnych pomysłów na to, co po PiSie i nadal wystarczy im jedynie, że PiS musi odejść, co już wszyscy nie od dzisiaj wiemy. Ja myślę, że tak, że rzeczywiście jest taka bardzo ugruntowana i rozpowszechniona postawa z jednej strony takiego zwarcia, że tutaj się nie możemy kłócić, a musimy być jednością i to, co trzeba przede wszystkim zrobić, to właśnie wyrzucić PiS, czy odsunąć PiS od władzy. To się artykułuje w tych różnych mediach społecznościowych. Ja sam widzę takie zwarcie szeregów, jeśli ktoś z tej już przecież naszej bańki wystąpi z jakimiś krytycznymi uwagami na temat takiego czy innego ugrupowania opozycyjnego, czy przywódcy, to wtedy zbieramy szeregi, ale te szeregi zbierają też na przykład redaktorzy wielkich gazet liberalnych, no, na czele z Gazetą Wyborczą. No, wiem, że na przykład Ernest Skalski no, zawsze reprezentuje taką opcję właśnie no, konserwatywną, konserwatywno-liberalną, tak bym to określił, prawda? I tutaj nie widzę jakiegoś przełomu czy możliwości przełomu. Czy wyborcy mają jakąś możliwość wywarcia presji? No mają i starają się to robić, przynajmniej część
tych środowisk opozycyjnych, dążąc do jednak prawyborów, no. W tej stronie opozycyjnej. No, podobnie jak było na Węgrzech. No. I to jest bariera. Więc najprościej to ujmując, to bym to dążenie do przeprowadzenia prawyborów po stronie opozycyjnej rozumiałbym jako pewną akcję, która ma na celu wywarcie presji na opozycję, żeby zmobilizowała się programowo, no bo w czasie prawyborów będzie no, jakaś debata merytoryczna, prawda? I trzeba się będzie spierać między sobą, a nie między ludźmi z PiS-u, prawda? Których bardzo łatwo można retorycznie skompromitować, no bo oni są już tak skompromitowani, że to nie jest żadna filozofia. No i to jest, to bym widział jako pewną presję, którą się wywiera. No, nie mam pojęcia, na ile to może być skuteczne. Panie Robercie, za chwilkę do pana opinii wrócimy. Natomiast profesorze, a co z tymi konsekwencjami pana zdaniem? Bo tak, pan też jest podatnikiem. Pan też jest podatnikiem, pan też pracuje. Jak pan widzi swoje bezpośrednie otoczenie pracujące w ramach konsekwencji tych dwóch czynników, czyli tej tragicznej pandemicznej sytuacji i tego nieporządku związanego z Polskim Ładem w odniesieniu do najbliższych wyborów. A nałóżmy jeszcze na to czapę, że przecież nie jest plotką, bo istnieje prawdopodobieństwo, że poprzez działalność związaną z Pegasusem wybory w 2019 roku, mówiąc delikatnie, mogły być zmanipulowane. Więc pytanie, nie ma Pegasusa? Co z tego, że nie ma Pegasusa? Chłopcy się pewnych rzeczy nauczyli, są inne urządzenia. Pytanie, jaki to będzie miało wpływ na wybory, ta sytuacja i czy w ogóle możliwe są uczciwe wybory w dobie, kiedy reżim zaciska coraz bardziej powróz na szyi. Profesor Jacek Leociak, Państwa i mój gość. Dojdziemy do wyborów, ale zacznijmy od takiego właśnie osobistego doświadczenia, bo pan o to pyta. Rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o mnie, to tu się krzyżują te dwa największe zagrożenia epidemiczne. Ja jestem zdrowy i ja nie byłem chory na COVID, jestem szczepiony potrójnie, więc jestem maksymalnie zabezpieczony, ale jednocześnie ja się maksymalnie chronię sam, ponieważ wiem, że nikt mnie nie chroni, że moje państwo mnie nie chroni. Natomiast jestem w komfortowej sytuacji, ponieważ pracuję w domu i tak naprawdę moja aktywność zawodowa przeniosła się do internetu. No, ja się spotykam online, prowadzę seminaria, zebrania pracowni mojej, zebrania redakcji online. Także ja mam ten przywilej, że mogę maksymalnie wyłączyć się z tego właśnie, z tej sfery niebezpiecznej. No po prostu nie przebywamy razem. To jest jedna sprawa, no ale z drugiej strony Nie wiem, co będzie w tym roku, jak ja się będę rozliczał z podatków. Bo ten chaos, który został wprowadzony, dotyczy nie tylko przedsiębiorców małych czy średnich, tak zwanej klasy średniej, która tutaj została zdefiniowana kwotowo między 5 tysięcy a 11 mniej więcej, jeśli dobrze pamiętam. Oczywiście nikt nic nie wie, chaos jest straszny i ten chaos również wzmaga poczucie zagrożenia i niepewności. I z jednej strony mamy pandemię, która wzbudza poczucie zagrożenia i niepewności i ład, który jest nieładem i dotyka ta niepewność i ten chaos każdego. I teraz to się kumuluje i myślę, że to skutek wyborczy, no wydaje się, że powinien być miażdżący, no po prostu trudno sobie wyobrazić bardziej kompromitującą serię wydarzeń, których sprawcą jest rząd. Zaczynając od gospodarczych, od fundamentów gospodarczych, które te fundamenty zostały usunięte jakby spod nóg
ten Polski Ład zburzył jakikolwiek ład, który jeszcze był. To jest jedna sprawa. No i ten fundament takiego bezpieczeństwa zdrowotnego, życia naszego i naszych rodzin też jest pod znakiem zapytania, bo my jesteśmy krajem, który się nie szczepi, który się nie chce szczepić. I ta niechęć jest aprobowana przez rządzących. Właśnie to jest też zupełnie z mojej strony nie do zaakceptowania. I to się kumuluje, tylko ta kumulacja powinna, tak jak mówię, wysadzić ten rząd z fotela, prawda? Ale tak nie jest. I są dwie rzeczy, które jakby stabilizują tą władzę. Mianowicie z jednej strony to jest jednak bardzo wyraźne postawienie na takie siłowe utrzymanie władzy. Mamy rozbudowany aparat przemocy, mamy wojska obrony terytorialnej, które się szkolą. No do czego one się szkolą, prawda? No żeby bronić wewnętrznego terytorium. I mamy aparaturę, która inwigiluje opozycję. To nie jest żadna afera Watergate, bo afera Watergate jest po prostu tylko próbą założenia podsłuchu i została jakby natychmiast rozbrojona, nawet jeśli tam nikt nikogo nie podsłuchiwał jeszcze. A tutaj całe lata podsłuchuje się ludzi i to działa fantastycznie. Więc skoro jakby władza jest gotowa pójść na siłowe rozwiązania, siłowe mówię w sensie ingerencji bezprawnej w struktury opozycyjne, żeby je rozbroić, zmanipulować i tak dalej. I skoro wiemy już na pewno, że w 2019 roku wybory odbywały się pod skrzydłami Pegasusa, przecież ten Pegasus już frunął tam po polskim niebie w 2019 roku. No, Brejza był uderzony Pegasusem jako szef kampanii wyborczej. No to o czym my mówimy? No to ja, właśnie dramat polega na tym, że nie wiem, czy jestem tu dobrze zrozumiany. No, chcę powiedzieć o paradoksie, bo z jednej strony po prostu kompromitacja tej władzy jest absolutna, kompromitacja, mówię, nie etyczna tylko, nie moralna, że to są źli ludzie, oni kradną, no to są ludzie, którzy nie potrafią z niczego zrobić praktycznego, no a jeśli cokolwiek robią, to się im wszystko wali, no widzę ten Polski Ład. Więc jeśli jest tak głęboka kompromitacja, a jednocześnie tak głęboka kompromitacja nie wywołuje reakcji społecznej na tyle istotnej, żeby mogła ona zmienić układ sił jeszcze przed wyborami, jeszcze w grze parlamentarnej, jeśli ta opozycja nie jest w stanie przeprowadzić jakiejś radykalnej takiej rewolty parlamentarnej, ponieważ sondaże, przewidywania, sympatie polityczne są jasne. No wciąż jest 1/3 z jakimiś wahaniami, prawda, w dół, wahaniami w górę, 1/3 Polaków uprawnionych do głosowania, którzy po prostu głosują na tą władzę i deklarują, że będą głosować i w ogóle chcą i nic im nie przeszkadza. Nie przeszkadza im Pegasus, nie przeszkadzają im wszystkie afery, Obajtki, Morawieckie, jakieś ziemie, kościele, jakieś gigantyczne pieniądze, jakieś przekręty, jakieś respiratory, jakieś maski. Nic im nie przeszkadza, no nic. To co im jeszcze może przeszkodzić? Może im przeszkodzić widmo biologicznego zagrożenia. Jeśli nagle się okaże, że z jednej strony oni po prostu będą mieli mniejsze pensje po prostu, bo pod koniec miesiąca dostaną mniej pieniędzy, bo tak jest, bo tak pracuje Polski Ład. A z drugiej strony oni po prostu nie będą mieli gdzie się leczyć.
szpitale będą zamknięte dla normalnie chorych. No. Więc właśnie to zagrożenie biologiczne może spowodować, ale co znowu spowoduje? Jakiś wybuch anarchicznej niezgody? Proszę sobie przypomnieć, wszystkie te tak zwane polskie miesiące, październik 1956 rok, mówi o tych miesiącach, które, takich miesiącach rewolty społecznej, które zmieniały coś, zmieniały władzę i tak, październik 56 rok, 70, 80 rok strajki, 76 rok strajki w Ursusie w Radomiu, to są wszystko strajki ekonomiczne. Proszę Państwa, no wszystko są strajki ekonomiczne. W Poznaniu ludzie szli z transparentami chleba i wolności. Chleba i wolności, ale mam dość dobrą taką dokumentację fotograficzną tego czerwca 56 roku, no to tam są demonstracje, tam są transparenty i hasła ekonomiczne, bo przecież ten strajk wybuchł w Cegielskim na wiadomość o podwyżkach cen. Więc jakby podwyżka cen, czyli bezpośrednia jakby materialna podstawa egzystencji, jeśli jest zagrożona, to wtedy, jeśli przekracza jakby próg tolerancji, no to wtedy następuje rewolta. Żadny tam Trybunał Konstytucyjny, żadna tam telewizja Kurskiego, że ona kłamie i że jest straszną propagandą. No po prostu to w ogóle to nie jest powód, żeby protestować. Ja mówię o skali takiej szerokiej protestu i cały czas podkreślam, że jedyny protest według mnie, z mojej perspektywy, ja nie jestem jakimś wszechwiedzącym człowiekiem, ale z mojej perspektywy jedyne masowe protesty, które miały realny wpływ na sytuację, to są protesty kobiet przeciwko tym fundamentalistycznym, szalonym, antyaborcyjnym rozwiązaniom. To są protesty, na które, czy wobec których władza się o ten pół kroku cofnęła. A tak to nie. Jak zwykle muszę w tej sytuacji powiedzieć, że i Państwo to wiem, i ja słuchamy Pana Profesora z niezwykłą uwagą. Panie Profesorze, to w takim razie, jeśli będziemy mieć wybory w trybie konstytucyjnym, to biorąc pod uwagę zabawy dziewcząt i chłopców z reżimu z Pegasusem i to, że Państwo piszecie, co nie jest żadną tajemnicą, że urządzeń zbliżonych do Pegasusa to są dziesiątki, to będąc na miejscu reżimu, no bo możemy wczuć się w skórę reżimu, to jest empatia na każdym etapie, ja bym nie miał żadnych oporów po dwóch kadencjach bardzo zmęczonego społeczeństwa, nieruchawej, proszę mi wybaczyć to stwierdzenie, opozycji, a za nią części, dużej części, jak się okazuje, bo to absolutnie mniejszość zawsze protestuje, nawet na dużą skalę, jej wyborców, ja nie miałbym żadnych wątpliwości w przekręceniu najbliższych wyborów, ale to najmniejszych. Ja rozmawiając z moimi przyjaciółmi z Instytutu, z mojego środowiska, ja im mówię, że żadnych wyborów, normalnych wyborów nie będzie. No ja po prostu tak sądzę. Jak się będzie odbywać coś, co władza nazwie wyborami, no to nie wiadomo. No, pamiętacie Państwo, że byliśmy o krok od jakichś kuriozalnych absolutnie wyborów kopertowych, że listonoszem ja nie mogę sprawować urząd wyborczy i tak dalej, ale to jest śmieszne, ale 70 milionów złotych jak w piach poszło, nie wiadomo kto to w końcu ma, prawda? I gdzie te karty są i tak dalej, tak więc wszystko się może zdarzyć. Ja myślę, że jeszcze na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę i to mówię z ogromną powagą teraz, jako badacz zagłady, zajmujący się tym naprawdę ponad ćwierć wieku. Więc reżim
który jest reżimem autorytarnym, przekształcającym się w totalitarny, rządzi monopolistycznie, rządzi poprzez terror i przemoc, dochodzi do takiego stopnia kryminalizacji swoich działań, że po prostu przekroczona zostaje pewna granica, za którą się nie można już cofnąć, bo tutaj nie mamy do czynienia z jakąś grą polityczną w demokracji, że mamy partię X i partię Y i tam partia Y ma taki program, a partia X ma inny program i oni się wspierają i wygrywa wybory partia X, a potem następnej kadencji wygrywa partia Y. No i w porządku, jedna ma gabinet cieni, prawda, się przygotowują i to jest, następuje zmiana władzy, zmiana priorytetów gospodarczych, ekonomicznych i tak dalej. Tutaj nie mamy z czymś takim do czynienia przecież. No. Tu mamy do czynienia z absolutnym zawłaszczeniem całej sfery publicznej, z zawłaszczeniem majątku narodowego, z zawłaszczeniem budżetu państwa. Przecież budżet państwa jest w tej chwili czymś w rodzaju pieniędzy, jakbyśmy się to tak obrazowo wyobrazili, pieniędzy w kasie pancernej jakiegoś mafioza gdzieś tam, już nie chcę podawać tych nazw miejscowości, bo to są piękne miejscowości, Prusków i tak dalej. Natomiast to jest coś takiego. No nie mamy jako społeczeństwo, nie mamy kontroli nad tym budżetem, bo jak państwo wiecie, zresztą od co najmniej 2 lat to jest zupełnie wirtualny budżet uchwalany przez Sejm, a mamy jakiś taki drugi budżet, który jest zupełnie kreatywny i tam są po prostu poprzesywane jakieś pieniądze. Profesor Orłowski to znakomicie wytłumaczył, ale w każdym razie chodzi o to, że stopień oderwania tego zarządzania pieniędzmi państwowymi od jakiejkolwiek kontroli jest tak wielki, że już po prostu utraciliśmy jako społeczeństwo tą kontrolę przez swoich przedstawicieli w Sejmie. W związku z tym ta alienacja władzy następuje tak głęboko i alienacja, powiedziałbym, i kryminalizacja władzy, bo im dłużej trwa ta sytuacja, z którą mamy do czynienia, tym jakby więcej, no przepraszam, powiem wprost, no po prostu więcej przestępstw ta władza popełnia. I to nie tylko przestępstw konstytucyjnych, za które jest odpowiedzialność konstytucyjna przed Trybunałem Stanu, tak jak naruszenia konstytucji. No, przed Trybunałem Stanu no, trzeba powołać ten Trybunał, postawić, wiemy kogo postawić, wiemy za co. Ale jest też cały szereg po prostu przestępstw kryminalnych, no, ściganych przez sądy powszechne, malwersacje finansowe, no to przecież to, no po prostu cokolwiek dotknąć, no każdy z państwa, moi drodzy, to wie, no, podać można nazwiska tych różnych malwersantów. I co chcę powiedzieć, sytuacja jest według mnie bardzo groźna dlatego, że bardzo duża część elity władzy jest uwikłana właśnie w tą przestępczą działalność. I teraz dla nich nie ma powrotu do polityki. Dla nich nie ma takiej sytuacji już możliwej, że oto no, po prostu zmienia się władza i oni tam są w opozycji i coś tam robią. Nie, no oni jako przestępcy no, muszą podlegać po prostu postępowaniu prokuratorskiemu. I tu ten lęk przed tym, sądzę, jest taką barierą, takim czynnikiem, który może w sposób irracjonalny trzymać tych ludzi przy władzy i kazać im robić wszystko, żeby tą władzę utrzymać. Wszystko łącznie z sfałszowaniem wyborów albo z różnymi manipulacjami tego typu. Państwa i moim gościem jest jeszcze przez kilkanaście minut, żeby nie przedłużać, żeby zostawić niedosyt pewien, profesor Jacek Leociak. Profesorze, ale ten strach, bo pan mówi o strachu, strach przed czym? Jakież oni mają doświadczenia? Przepraszam, czy przez 30 lat względnej demokracji w Polsce
nastąpiło rozliczenie ekipy, która oddawała władzę. Nawet nie rozliczenie, to jest złe słowo, audyt. Po prostu przejmujemy władzę, przejmujemy firmę, robimy audyt, co tam się dzieje, gdzie co się dzieje. Czy robiono audyt nawet, bo co stałoby na przeszkodzie, proszę Państwa i profesorze, żeby ekipa, która przejmuje władzę, ja jestem w stanie się zgodzić, myślę, że pan też, za nasze pieniądze zatrudniała międzynarodową firmę audytorską. Tak, tak. Zrobienie audytu. Więc skoro nawet nie robiony był audyt, a dzisiejsi najgłośniej krzyczący posłowie opozycji, w tym jedna z najbardziej beznadziejnych osób na stanowisku premiera, czyli Ewa Kopacz. No bo to po prostu była taka tragedia, o jakiej wstyd mówić, że opozycja mogła kogoś takiego postawić na stanowisku premiera. Teraz Donald Tusk, to jest osoba, którą Donald Tusk namaścił. Absolutnie tak. Mierna, bierna, ale wierna. Taka była Kopaczowa. I teraz Kopaczowa, pani była premier, jest sobie druga kadencja bardzo wygodnej posady. Przecież to ona i jej podobni chodzili po korytarzach sejmowych, kiedy można było ich rozliczyć. Profesorze, ja nie wierzę w to, że oni się mogą obawiać czegokolwiek. No bo też, ale profesorze, wejdźmy w ich buty. Będąc w ich butach, ja mówię do kolegi posła Leociaka: Jacek, czy my się mamy czego bać? Jacek, czy my się mamy czego bać, że jak te matoły przejmą władzę, mówię to jako pisowiec, poseł PiSu, to oni co, oni nas rozliczą z czegoś? Oni nam jakieś zarzuty postawią? Jacek, no bez jaj. Tak, tylko że tutaj trzeba spojrzeć na to trochę inaczej. Ja mówię o pewnej mentalności oblężonej twierdzy, prawda, która, no, rzeczywiście tak się tam dzieje i w tej oblężonej twierdzy no, ludzie się bronią i oni muszą być razem i muszą dotrwać do samego końca, muszą zatonąć tym statkiem. Czym innym jest realna możliwość rozliczeń i praktyka. Bardzo ważne rzeczy pan mówi, panie Kubo, że w praktyce politycznej polskiej nie było takiej tradycji, która by bezwzględnie, surowo rozliczała. I pamiętacie państwo, że Donald Tusk uzyskał władzę i wszedł z tym hasłem kochajmy się, miłości powszechnej. To było bardzo szlachetne, ale to spowodowało, że na przykład Michał Kamiński był u niego ministrem, prawda, od służb specjalnych, no bo, prawda, nie mylę się. A więc jest granica szlachetności, poza którą szlachetność przemienia się w naiwność polityczną i w szkodliwą naiwność polityczną. Ale cały czas broniłbym tego, co mówię, mianowicie jest pewien syndrom takiego poczucia zagrożenia gangu przestępczego, który nagle się rozsypuje. Już wiadomo, że go wszyscy rozpracowali i że on traci tą swoją władzę. Co się nie zawsze może i musi przekładać na praktyczne rozliczenia, ale ten strach jest. I powołam się znów na moje doświadczenia jako historyka zagłady. Niemcy bronili się bardzo intensywnie, bardzo mocno, do po prostu praktycznie do ostatniego dnia wojny, która była już przegrana bardzo, bardzo dawno temu. Jedną z możliwych przyczyn takiej postawy, ja nie mówię o militarnej sytuacji, która była absurdalna, beznadziejna, ale właśnie takiej postawy było to, że nie ma odwrotu, To jest to, i tutaj za dużo zbrodni, żeby można było nagle prosić o pokój, zwyczajnie. I druga rzecz dotycząca też tej niezwykle złożonej sytuacji kogoś, kto przekracza granice zbrodni. Proszę mnie dobrze zrozumieć, że ja tutaj absolutnie nie stawiam jakiegoś znaku równości między ekipą pana Jarosława
Kaczyńskiego, a ekipą pana Adolfa. Natomiast chodzi mi o strukturalną i psychospołeczną sytuację. Tam doszło, mówię o czasach nazistowskich, doszło w tej grupie zbrodniarzy do czegoś, co psycholodzy społeczni nazywają takim jakby poczuciem zbrodniczej solidarności. Zbrodniczej solidarności, wspierania się nawzajem w tej zbrodni i do końca trwanie w tej właśnie postawie. Nie ma, to jest usztywnienie, następuje usztywnienie, ponieważ wszyscy jesteśmy umoczeni. Ci ludzie mieli ręce we krwi umoczone, prawda, zbrukane tą krwią i nie mogli się już cofnąć. Przekroczyli tą granicę, przekroczyli granicę normalnej sytuacji wojennej, że walczą dwie armie, jedna się poddaje. I koniec. I jest konflikt rozwiązany. Tutaj nastąpiło coś innego. Analogia moja nie polega na zbrodni tutaj, na zabijaniu. Tu na szczęście nikt jeszcze nikogo nie zabija. Miejmy nadzieję, że nic takiego się nie stanie. To byłoby straszne. A jednak wiemy z historii już powojennej, że tu w Gdańsku, w kopalni Wujek strzelano do ludzi. Polskie wojsko strzelało do Polaków, więc byli zabici. Miejmy nadzieję, że to się nie stanie, ale ja wskazuję na tą dynamikę solidarności przestępczej. I ona się umacnia. I nie pozwala racjonalnie myśleć. Zakon rycerski, SS się określało jako zakon rycerski, taki prowadzony tymi najwyższymi zupełnie wartościami, solidarności, braterstwa i tak dalej, i tego posłannictwa, tej misji, żeby naprawić świat. No jeśli wejdę. Wejdę w misję. Przecież nasza władza ma misję ewangelizacji Europy, postawienia Polski wreszcie z głowy na nogi. Oni mają misję i to jest straszne właśnie, że oni mają misję i w tej misji będą trwać, aż po prostu ten Tytanik pójdzie na dno. Proszę bardzo. Państwa i moim gościem jest jeszcze przez chwilę profesor Jacek Leociak. Jak pan mówił o tej misji, i akurat uderzył pan w takie bardzo, powiedziałbym, czułe struny, bo ja fanatycznie pasjonuję się historią I i II wojny światowej. I wie pan, czego mi zabrakło, ale to jakbym był wierzący, powiedział, brońcie Panie Boże, że pan o tym nie wie. To można te cechy, ja to biorę w cudzysłów, SS wyliczać w nieskończoność. Tam jeszcze, co jest wspólne z reżimem, co jest wspólne z naszym reżimem, oni non-stop mówili o moralności, o najwyższych standardach moralnych po prostu. To zawsze jest tak, proszę Państwa, o czym doskonale wiemy w sumie w reżimie. Profesorze, dwa komentarze. Wiesz, kto pisze? Ludziska, jak chcecie się zastanowić nad stanem polskiej demokracji, to zacznijcie od tego, że my Polacy zabiliśmy naszego pierwszego prezydenta, a na grobie mordercy tegoż zawsze była piramida kwiatów. I jeszcze jeden komentarz. Pan Krzysztof, panie Jakubie, dlatego wszystkim idącym do władzy powinno się pokazywać egzekucje w Rumunii. Przecież podstawą powinna być apolityczność ministerstw władzy wykonawczej, nie wymiana wszystkich. Profesor Jacek Leociak, te dwa komentarze, profesorze. Tak, zabójstwo Narutowicza to jest taki kamień fundacyjny II Rzeczpospolitej. I my, bardzo dobrze, że pan to przypomniał, pan, już nie pamiętam w tej chwili, jak nas słuchasz tutaj miał... Wiesz kto? Pan, tak. Bardzo dobrze, że wiesz kto to przypomniał, bo my... To zabójstwo traktujemy trochę jako pewną, ja mówię o pewnej takiej narracji historycznej, która to chce oswoić, jako no takie nieszczęście, że nieszczęście stało, że to po prostu no, zabili prezydenta, ale to jest wszystko złe i potem już jest, było już znacznie lepiej. Trzeba pamiętać, że zabójstwo Narutowicza było akcją prowadzoną, czy przygotowanie mentalne do zabójstwa Narutowicza było
systematycznie prowadzoną akcją niszczącą tego człowieka konkretnie i te wartości demokratyczne, na których się Polska miała zbudować, powstać po tych 120 latach niewoli. Prasa endecka, prasa katolicka systematycznie zamieszczały szczujące artykuły. Ja mogę to porównać i Państwo też możecie to porównać z telewizją Kurskiego i z tym, co oni zrobili na przykład z prezydentem Adamowiczem. I teraz ja słyszę, bo ja tego nie oglądałem, słyszę, że telewizja zrobiła, ta jedynka zrobiła film dokumentalny o prezydencie Adamowiczu zabitym dlatego, że Platforma Obywatelska tak szczuła na niego, bo to były rozgrywki polityczne i wewnątrzpartyjne. My mamy te tradycje od Narutowicza właśnie tworzenia takiej machiny czarnej propagandy, która zawsze przekłada się na przemoc. Niewiadomski wyjął rewolwer i strzelił w plecy Narutowiczowi. To też jest istotne, że on strzelił mu w plecy. Nie spojrzał się mu w twarz, tylko strzelił mu w plecy. I mamy tą straszliwą, najnowszą tradycję tego hejtu potwornego wobec prezydenta Gdańska, pana Adamowicza i szaleńca, mówię to w cudzysłowie, który go zabił, no zabił na scenie w obecności kamer, no i nic tak naprawdę nie wiadomo, to wszystko było, śledztwo było jakoś tam dołowane i manipulowane, więc to przypomnienie Narutowicza wydaje mi się ważne, bo to jest jakaś skaza. My w tym XX wieku jako państwo powstaliśmy już jakby zrodziliśmy się z jakiejś brudnej krwi. I później było wcale nie lepiej, jak państwo wiecie. Mieliśmy zamach majowy, mieliśmy obozy przecież koncentracyjne, do których zsyłano aktualnie czynnych posłów. No, ale wie pan, że katonarodowa prawica cały czas zaprzecza istnieniu obozów koncentracyjnych w Polsce, tworzonych przez Polaków, dla Polaków. To jest niesamowite. No wie pan, no oni zaprzeczają, ja już nie wiem, jak to komentować. No, to jest jakiś inny świat, poruszają się w jakimś innym świecie. Ja chcę powiedzieć tak, że my jesteśmy, to jest historia, dwudziestowieczna historia Polski jest bardzo obciążona no właśnie taką blizną nienawiści, tak bym to powiedział. I ta nić czarna, tak jakby z tego norwidowskiego wiersza, pamiętacie państwo, ta nić czarna się wszędzie, ona ze mną, przede mną i przy mnie, ona w każdym uśmiechu, ona w każdym oddechu, ona we łzie, w modlitwie i w hymnie. I ta nić czarna wszędzie się naprawdę przez dzieje Polski, aż do akcji pacyfikacyjnych, palenia cerkwi na wschodzie w latach 30., no i okupacja, zagłada, to zachowanie Polaków, ten w dużej części współpraca, współudział w zagładzie, to denuncjacje, wydawanie, a w ostateczności i mordowanie Żydów. To wszystko jest wybielane. Prasa katolicka mówi, że tego nie było, tak jak nie było obozów i tak dalej. Więc chodzi o to, że ta nić czarna jest. I teraz dojrzałość społeczeństwa polega na tym, że nie zakłamuje się rzeczywistości, tylko przyjmuje się jako wielkie doświadczenie do rozważenia i do zbudowania dorosłości, te doświadczenia wszystkie ciemne, bo przeszliśmy przez ciemne doświadczenia i nie można tego zakłamywać i nie można tego wybielać, bo wtedy stajemy się sztucznym narodem, malowanym jakąś lalką z cepeli, ubraną w strój narodowy.
No i niestety żyjemy w takich czasach, że ta polityka historyczna naszej władzy idzie w tym kierunku, żeby tworzyć lalki takie narodowe, żeby tworzyć taką heroiczną postawę. Mnóstwo jest heroicznych kart w historii Polski, ale są karty czarne i te czarne karty wcale tych heroicznych nie przekreślają, bo to jest dramat, dramat historii, na tym on polega. A dorosły człowiek potrafi skonfrontować się z tym, co złe i z tym, co dobre. A my jesteśmy, jak Gombrowicz pisał nam nieustannie, jesteśmy po prostu niedojrzali wciąż, no niedojrzali. Proszę Państwa, to teraz nie wiem co, ale stawiam komukolwiek z Państwa, kto pokaże mi, że w ciągu ostatnich chociażby 10 lat tego typu program zobaczyli Państwo w mediach mainstreamowych. Z intelektualistą, z autorytetem, z człowiekiem, który ma do powiedzenia więcej niż coś. I nieważne, że Pan to słyszy, a ja Panu słodzę w tej chwili, bo to nie jest słodzenie. To nie jest słodzenie, profesorze, to są fakty. I te programy, ten dzisiejszy, ja mam wrażenie, uświadamia absolutną zapaść mediów w Polsce. W szczególności mediów mainstreamowych. Na koniec, profesorze, bo 7 minut nam zostało, przedłużyliśmy, ale proszę Państwa, nie będziemy przedłużać poza godzinę 22, żeby pozostał niedosyt. Obiecałem kilkanaście minut temu, że wrócimy do jednego komentarza, pana Roberta akurat, ale przecież wszyscy rozsądni ludzie zdawali sobie sprawę od lat z fasadowości struktur państwa budowanego po roku 89. Klęska liberałów, pisze pan Robert, w 2015 roku wynikała z faktu, że ludzie mieli już dość państwa dla elit. Dobra zmiana, a zwłaszcza pandemia, jeszcze bardziej obnażyła wszystkie bolączki i niedostatki. I komentarz ostatni dzisiaj pana profesora Jacka Leociaka. No tak, trzeba się z tym zgodzić. W ogóle od 2015 roku, od tej dobrej zmiany, od tego wstawania z kolan, to myśmy mogli, czując ból w tych kolanach, moglibyśmy, to nas zmuszało do pewnej refleksji. Tak jak już kiedyś tutaj mówiliśmy z panem Kubą, że no dla mnie na przykład ta cała historia po 89 roku jest czasem wymagającym pewnej rewizji. No, ja się wielokrotnie myliłem, ja błędnie oceniałem i stan polskiego społeczeństwa i to, jak budujemy tą nową, demokratyczną Polskę. Teraz z tej perspektywy, o czym pan pisze, no raz jeszcze uświadamia, że my na wiele rzeczy pozwalaliśmy, nie zdając sobie sprawy, że konsekwencje będą bardzo negatywne i bardzo bolesne, bo był ten pierwszy okres transformacji, był Balcerowicz i to właśnie zachłyśnięcie się tym cudem gospodarczym. Co do kosztów, mniej o tym się mówiło. No bardzo było ważne, że my tutaj, no rzeczywiście no zduszona inflacja, no wszystko się znakomicie się dzieje, ale przede wszystkim ja ekonomicznie tutaj nie jestem mocny, ale politycznie jestem już przekonany, że ta cała gra polityczna poszła jednak w złą stronę i że te partie, które się wykształcały, one jakoś tu zgadzam się z panem raz jeszcze, budowały jakąś fasadową taką demokrację, taką debatę polityczną, taką wspólną właśnie obywatelską debatę. To nie było do końca tak, a my, mówię o sobie w tej chwili, nie do końca sobie zdawałem z tego sprawę. Myślałem, że to jest okej, że to jest w ogóle fajne. Ja miałem wielkie nadzieje, że jak mam paszport w kieszeni i świat się przede mną otworzył, no to właściwie wszyscy są z tego bardzo zadowoleni i wszystko już idzie dobrze. Ja uwierzyłem tym politykom. Może za bardzo im uwierzyłem. Nie tylko pan, profesorze, nie tylko pan. Stąd też potrzeba, proszę Państwa, cały czas się tego uczymy. Od 21 od poniedziałku do piątku potrzeba krytycznego myślenia. Dzięki takim osobom
jak profesor Jacek Leociak. Panie profesorze, pięknie dziękuję za dzisiaj. Cieszę się, że znalazł pan czas nie tylko na to, żeby się z nami po raz kolejny w poniedziałek spotkać, ale również, żeby przedłużyć, bo państwo są przezadowoleni. Tak więc jeszcze raz... Absolutnie tak. Więc jeszcze raz dziękuję profesorze. Dziękuję. Dobrego tygodnia i widzimy i słyszymy się za tydzień, niespełna za tydzień, bo w poniedziałek następny o 21:00. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Profesor Jacek Leociak, proszę państwa, i mój gość, historyk literatury, człowiek, który, co dzisiaj padło parę razy, wybrzmiało, bym powiedział, nawet parę razy, specjalizuje się również w poznaniu i rozumieniu takiej, nazwałbym to, mentalności reżimowej. I to tych najbardziej krwawych reżimów. Warto słuchać. Warto słuchać profesora Leociaka w poniedziałki o 21:00. Jak ktoś nie zdążył, to na moich społecznościówkach, na Facebooku, na YouTubie, na Twitterze i na Twicie te wszystkie programy, łącznie z dzisiejszym, który za chwilę już kończymy, są, proszę państwa, dostępne. A tutaj, tutaj państwo widzicie, że od poniedziałku do piątku spotykamy się o 21:00, profesor Leociak dzisiaj, jutro profesor Mikołajko, w środę profesor Gadacz, w czwartek dr Andrzej Polaczkiewicz i w środę profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz. I warto jeszcze przypomnieć, że tak jak dzisiaj o 19:00 nadprogramowo spotkaliśmy się z profesorem Witoldem Orłowskim, ekonomistą, tak proszę państwa, pociągniemy temat już z dala właśnie od tych mediów mainstreamowych, które... Też mam taki zwyczaj, to muszę państwu powiedzieć. Ja się nie spieszę, ja po prostu czekam, o czym nie powiedzą media mainstreamowe. I oczywiście, co naturalną koleją rzeczy jest reżimowe prezesa Kurskiego i te tak zwane liberalne, zwane, co mnie bardzo śmieszy, wolnymi mediami. W związku z tym... W najbliższy piątek, oprócz spotkania z panią profesor Ewą Pietrzyk-Zieniewicz o 21:00, spotkamy się też wcześniej, bo o 19:30. Państwa i moją gościnią będzie pani prokurator Ewa Wrzosek i pan senator Krzysztof Brejza. I właśnie porozmawiamy sobie o tym wszystkim, o czym należało powiedzieć, trzeba było powiedzieć, ale czego media mainstreamowe powiedzieć nie mogą po prostu, proszę państwa. Ponieważ... liczy się szybkość miałkiego przekazu, oglądalność, emocje przede wszystkim, emocje, a nie fakty. Fakty, które są tak samo niewygodne przede wszystkim dla reżimu, jak i w pewnych sytuacjach, co mówię z bólem serca, dla opozycji. Tak więc w najbliższy piątek o 19:30 pani prokurator Ewa Wrzosek i pan senator Krzysztof Brejza, państwa i moi goście. Oprócz tego oczywiście o 21:00 widzimy się z panią profesor Ewą Pietrzyk-Zieniewicz. Za wszystkie komentarze, drodzy państwo, dziękuję. Cieszę się, że tak licznie bierzecie udział w naszych spotkaniach, tak licznie komentujecie. Staramy się, żeby większość tych komentarzy pojawiała się oczywiście, ale tak się po prostu nie da. Ale im więcej, tym lepiej. Nie w ilości rzecz, ale w jakości, bo coraz więcej jest takiego merytorycznego mięsa, kiedy już dyskusja się rozkręci. Za to państwu pięknie dziękuję, bo to, tak jak powtarzam wielokrotnie, nie tylko przyjemność spotkania się z państwem, uczestniczenia w czymś dla mnie osobiście, z perspektywy lat, które już pracuję, to zawsze są niezwykłe doznania te programy, ponieważ po pierwsze spotykamy się, państwo i ja, z osobami, które są intelektualistami, które są autorytetami. Dlatego tu jest napisane bardzo wyraźnie, tak dla intelektualistów, tak dla autorytetów. Mogę dopowiedzieć, nie dla idiotów. Tak dla wiedzy, tak dla doświadczenia. I to jest niesamowite, proszę państwa, że możemy nie tylko słuchać tych ludzi, ale również z nimi dyskutować, polemizować, pokazywać im nasz punkt widzenia. Za to państwu pięknie dziękuję. Podobnie dziękuję za każdą stałą złotówkę, bo te niesamowite spotkania w miałkości współczesnych mainstreamowych mediów z obu stron są dzisiaj także moją pracą. zrzutka.pl/KubaWątły, kod QR, konto do państwa dyspozycji, także
No i oczywiście na YouTubie, jak ktoś ogląda i ma ochotę, to tam jest taki przycisk bardzo widoczny. Wspieram i tam na wszelkie sposoby, jeśli macie Państwo życzenie, można mnie wesprzeć. Jutro Państwa i moim gościem, bo to będzie już wtorek, dzisiaj poniedziałek, jutro wtorek, jutro o 21:00 Państwa i moim gościem będzie profesor Zbigniew Mikołajko. To jest błąd, bo profesor Zbigniew Mikołajko jest nie tylko religioznawcą, nie wiem czemu o tym w ogóle zapomnieliśmy, a tyle lat profesora Zbyczka znam. Jest filozofem i religioznawcą. Jutro już się poprawimy i będzie tak, jak być powinno. Tak więc serdecznie Państwa zapraszam. Jutro o godzinie 21:00 spotykamy się z panem profesorem Zbigniewem Mikołajką we wtorek. Dzisiejszy nasz gość cotygodniowy, poniedziałkowy, na nasze szczęście, pan profesor Jacek Leociak, historyk literatury z zacięciem filozoficznym, z zacięciem socjologicznym. No ten dzisiejszy program jasno pokazał, że czego jak czego, ale profesorowi nie brakuje krytycznego podejścia, które ja po prostu ubóstwiam u intelektualistów i dlatego taki skład, jak Państwo widzicie, jest do Waszej dyspozycji. Co tydzień, od poniedziałku do piątku. Profesor Leociak, profesor Mikołajko, profesor Gadacz, doktor Polaczkiewicz, profesor Pietrzyk-Dzieniewicz. Ja nazywam się Kuba Wątły i pięknie Państwu dziękuję za to, że spędziliście ze mną kolejny wieczór. Widzimy i słyszymy się jutro o godzinie 21:00. Jest mi niezmiernie miło, życzę Państwu dobrej nocy, dbajcie o siebie i pamiętajcie, żeby się szczepić, jak ktoś jeszcze się nie zaszczepił. Dobranoc Państwu.